spróbuję to troszkę przypchać i może uda się wejść. W ogóle strasznie. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelci. Dzisiaj będziemy podążać śladami cystersów. Zajdziemy sobie do komory wydobywczej, gdzie wydobywano najprawdopodobniej dolomit. Dzisiaj zamaskowani, bo mamy około 10 stopni, na minusie oczywiście. Nasza komora wydobywcza znajduje się gdzieś tutaj w lesie, z tego co pamiętam. Kiedyś już tam byłem, widziałem to również na filmie u Kulawego. Pozdrawiamy, Kulawe Eksploracja. Natomiast na filmie u Kulawego nie widziałem drugiej komory, która można powiedzieć jest troszkę ukryta, ciężko ją zauważyć. Kiedyś próbowałem się tam przycisnąć, ale chyba troszkę mi się przytyło. Wziąłem dzisiaj ze sobą saperkę i zamierzam tam wejść, pokazać wam to od środka. Przejdziemy sobie tutaj do tego lasku. Postaram się to namierzyć. Wzięliśmy czołówki, latarki. Także nie zginiemy. Linę też mam w razie W. Dobra, to było gdzieś tutaj pod jakimś drzewem. Idziemy szukać. Dosyć mroczny klimat, ciemno. Gdzieś na skarpie. Najprawdopodobniej, z tego co pamiętam, pamięć chyba jeszcze mnie nie zawodzi. Jeszcze. Dobra, widzę zapadlisko. Także to będzie na pewno tutaj. Zejdziemy jakoś bez szkód. O, prawie gleba. Wchodzisz? Chyba nie. O, mamy to. Zobaczymy, czy nie ma żadnych śladów zwierzęcia. Czy nic mi tutaj nie właziło. Mam nadzieję, że nie. Zapalę sobie lampę. Powoli będę rzucał tam sprzęt. Klaudia najprawdopodobniej zostanie tutaj, a ja po prostu zejdę. Postaram się zwiedzić całość, ale przede wszystkim wejść do tej drugiej komory. Dobra. Saperka pierwsza. Później ja. Że nic się nie zmieniło. Chociaż ostatni raz temu byłem tu chyba z 2 lata temu w sumie. Ale saperka mi tam zjechała. Wow. Zaczyna się przygoda. Jesteśmy. W sumie jest w środku. Ja sobie zdejmę tylko rękawiczki i zaraz do was wracam, bo bardzo ciężko trzymać mi teraz telefon, żeby tu kamerować i jeszcze w dodatku okulary mi parują. A chciałbym trochę poopowiadać i czuć się swobodnie. Także chwilka. Okej, dużo lepiej. Tutaj mamy filar, który podtrzymuje nam całą górę. Także budowa była przemyślana, znaczy wydobycie. Najprawdopodobniej jest to komora wydobywcza dolomitu. Skąd to wnioskuję? Jesteśmy w okolicach Chełmska Śląskiego. Praktycznie wszystko tutaj w Uniemyślu, Okrzeszynie i tych wioskach tu przybocznych było wydobywane na budowę bazyliki, która znajduje się w Krzeszowie. Dlatego powiedziałem, że podążamy dzisiaj śladami cystersów. Powiedziałem tak dlatego, że no w sumie oni tutaj zajmowali się całym wydobyciem na różne budowle.
Tutaj mamy jakąś małą czaszkę. Ładne przebarwienia. To jest w sumie wszystko stabilne, twarde. Tutaj można zauważyć przebarwienia na tym filarze. Dolomit, minerał i skała. Przejdziemy sobie tutaj. Gdzie zakończyli już pracę w tym miejscu. No i w sumie tak jak wspominał Kulawy, nie można tego nazwać sztolnią ze względu na to, że jest to tylko duża komora. O, tu mamy ostatni odwiert w tym miejscu. No ale nie do końca, bo z tego co pamiętam, znalazłem tu wejście do drugiej komory. Pewnie przeoczył to, bo jest to od razu przy... O, cześć ślimaczku. Przeoczył to, bo jest to od razu przy wyjściu i wejściu do sztolni. Tutaj zostawiłem okulary i saperkę. Natomiast będę musiał to zabrać zaraz do góry, żeby przekopać się do tej drugiej komory. Może zrobimy to od razu. Okulary w sumie mogą sobie tutaj zostać. Papa, nic wam się nie stanie. A ja biorę saperkę. I idziemy do góry. Cystersi, jak wiadomo, biedni nie byli, bo byli bardzo, bardzo, ale to bardzo bogaci. Dziwi mnie tylko ich upadek, jaki był powód po prostu tego. Tutaj już robi się bardziej niebezpiecznie, bo mamy zwisające korzenie. Chociaż w sumie może i też podtrzymują wszystko to, co jest nade mną. I teraz będziemy powoli zmierzać w tamtą stronę, gdzie już wszystko zaczyna się ściaśniać. I tam gdzieś było prawdopodobnie to wejście, o którym mówiłem. Bodajże tam na końcu będzie strasznie, strasznie ciasno. Tutaj też ktoś coś kopał. Może jakieś zwierzę wykopało. Nie wiem, czy to widać, jest taki dół tutaj w tym miejscu. My będziemy się czołgać oczywiście w tamtą stronę. Powoli będę przerzucał saperkę. Co to jest? Dobra, to po prostu pewnie rozkładające się odchody jakiegoś lisa czy czegoś podobnego. Może być, że tutaj nocował. Takie norki pokopane. Także wcale bym się nie zdziwił. Mam nadzieję, że nie spotkamy się w tamtym miejscu. I mam nadzieję, że w ogóle uda mi się tam wejść. Nie wiem, czy widzicie, dla porównania, latarka jakieś 15 cm. No i tutaj już nad głową mam no w sumie to, co widać, skały z ziemią. Powoli czołgam się w tamtą stronę. Widzicie? Tutaj już mamy przejście do tej drugiej komory. Chciałbym to troszkę podkopać, dlatego wziąłem saperkę. No i tam wejść. Przeszkadza mi bardzo kurtka zimowa. Bo tak jak mówiłem, na zewnątrz mamy około dychy na minusie. Więc zdejmę ją. Przekopię troszkę tutaj to miejsce. I widzimy się zaraz. Odwracam się. Odwracam się. Próba numer dwa. Powiem wam, że dzisiaj jest to adrenalina. Jest to, co kocham. Jest to mega ciężko. Zobaczcie. Okej. Teraz będzie troszkę ciemno. Wyciągam ręce. I staram się tam wypchać. Bez paniki. O, troszkę mało miejsca na pasie. Nie wiem, czy przycisnę się tu klatką. Nie. Chyba się nie przycisnę. A jeśli już, to zablokuję się w rękach.
Muszę jeszcze troszkę podkopać, żeby tam wejść. Cofam się. Ale już prawie. Już prawie tu mam. Pokupiemy troszkę nogami. Nie mam jak tam dojść z saperką. Dobra. Teraz tylko zepchać tą ziemię i możemy wejść. Prawdopodobnie nikogo tam jeszcze nie było. Z nagrywających bynajmniej. Więc miło by było to zobaczyć w końcu. Dobra. Prawie. Słuchajcie. Udało mi się. Tędy przeszedłem. Powiem wam, że było ciężko mi się tu przedostać. Bardzo ciężko. Ostatnim razem takie coś przeżywałem na Górze Błyszcz w sztolni z panem Henkiem Macanko. To było za dzieciaka. Serdecznie go pozdrawiam. Agroturystyka Ruczaj. Też właśnie przez takie zakamarki musieliśmy się przedostać. Jestem. Udało mi się przejść. Widzę, że są jakieś odchody. Jedyne, czego się obawiam, to jakiegoś dzikiego zwierzęcia. Niczego więcej. Ale możemy za to podziwiać drugą komorę. Komory wydobywczej. Teraz w sumie można nazwać ją sztolnią. No, tu ewidentnie coś zjadał. Następny filar. Tu mamy zawał, więc myślę, że mogło coś jeszcze się tutaj znajdować. Wszędzie odchody. Rozkładające się na szczęście, nie widzę świeżych. Tu mamy następny zawał. I możliwe, że następne przejście. Tak. Ewidentnie. Tam mamy następny zawał i następne przejście. Zostawimy to sobie na inny dzień. Chciałbym w miarę szybko nagrać ten materiał i stąd wyjść, bo powiedziałem Klaudii, że tak maksimum z pół godzinki, że wyjdę, nie? Ciekawe, czy by za mną wyszła. Stestujemy ją. Może następnym razem. Następny filar, dosyć spory. Teraz może sobie odsapnę chwilkę, zobaczymy sobie tutaj tą ostatnią ścianę. O, nietoperz. Nie będę na niego świecił, mu przeszkadzał. Tak, ja sobie na chwilę przysiądę. Przyłączę sobie kamerkę na mnie. I chwilkę sobie pogadamy, a później będę chciał stąd wyjść. A więc jak wiadomo z informacji, z książek, ze wszystkiego, co można teraz znaleźć w internecie. Cystersi wydobywali tutaj dolomit, który po prostu przeznaczali na zaprawę, na budowę między innymi bazyliki w Krzeszowie, jak i innych budowli. Z tym, że gdzie podziały się wszystkie bogactwa cystersów, ja myślę, że te komory wydobywcze, te sztolnie, one są zazwyczaj bardzo krótkie tutaj w tych okolicach. Właśnie kończą się na przeważnie jednym pomieszczeniu.
Myślę, że nie jeden depozyt, nie jedne skarby jeszcze można by było znaleźć w tych wszystkich komorach wydobywczych, sztolniach. Gdzieś te majątki cystersów musiały być ukryte. I nie wydaje mi się, że wszystko zostało odnalezione, bo na pewno nie. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Jest to bardzo duża komora wydobywcza. Tutaj mamy ten filar, obejdziemy go naokoło. Zobaczymy jeszcze tamtą stronę i powoli będziemy wracać. Nie chciałbym tu nocować. Chociaż może przytuliłby się do mnie jakiś lisek. Najfajniejsze w tych naszych kochanych podziemiach, sztolniach, tych komorach wydobywczych jest to, że zawsze tu jest stała temperatura. Czyli jest tutaj dużo cieplej niż na dworze. Jakieś stałe 10 stopni, czy to lato, czy zima. Około. No i dobra, teraz musimy wyjść. Te same miejsce. Niestety, ubiorę rękawiczki. Zobaczcie, na chwilkę was przyrzucę. Musiałem, kuźwa, zostawić wszystko. Dosłownie wszystko tam. Żeby się tutaj dostać i pokazać wam, że tutaj istnieje jeszcze jedna komora, jak było widać. Myślę, że nie jedna. Dobra. Teraz znowu będziemy musieli wyjść. Tylko, że muszę się znowu odwrócić, a teraz będzie pod górkę, więc będzie mi bardzo ciężko nagrywać i pokazać wam to, więc muszę przerwać materiał. Widzimy się po drugiej stronie. Okej, prawie wyszedłem. No teraz w stosunku do saperki mogę wam pokazać, jak tu jest wysoko. Saperka ma 50 cm. Nie dam rady jej nawet postawić w pionie. Po drodze będę zabierał swoje fanty, latarki i tym podobne. Muszę jeszcze wrócić po okulary i powoli będziemy wychodzić z tego miejsca. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podoba. Sorki za takie rzucanie kamerą. Nagrywam Klaudi iPhone'em, bo wychodzi to dosyć ładnie, ale zbieram już na odpowiednią kamerkę typu GoPro, ale robi się oby. Bardzo fajna kamera. Ja tu mam kurtkę i na dole resztę rzeczy. Udało mi się wyjść już z tamtej komory, a teraz znajdujemy się w tej głównej komorze. Ja jeszcze tylko wam ją pokażę z góry. Jest dużo mniejsza od tej drugiej nieznanej. No i tu za filarem mamy już koniec tego urobku. I tutaj wejście w górę, a po prawej stronie mamy następną komorę, która w sumie nie wiem, czy widziała jakiegoś człowieka od jakichś kilkudziesięciu lat. To co, ja się ubieram i widzimy się na zewnątrz. Tu gdzieś, o, są moje okulary, zabieram wszystko. I wychodzę, bo pewnie Klaudia się trochę niecierpliwi. Okej. Udało mi się wyjść. Klaudia mnie zobaczyła i poszła do auta, bo stwierdziła, że zamarza. Tak wygląda mniej więcej. Gorzej, jeśli chodzi o bluzę i kurtkę. Tutaj mamy te wzgórze. I tutaj mamy wejście do naszej komory wydobywczej. Byliśmy gdzieś mniej więcej w środku tej góry i myślę, że całe te wzgórze jest po prostu kompleksem, no, sztolnią wydobywczą. Miejmy nadzieję, że tylko wydobywczą. Znaczy się, miejmy nadzieję, że nie tylko wydobywczą. Tak to chciałem ująć. Zawieram saperkę i powoli zmierzam tym lasem do auta. No, jest już ciemno. Wiadomo, zima. Co to jest? Czekajcie. O! I tutaj prawdopodobnie, teraz to zauważyłem, bo tam mamy wejście, lis
zrobił sobie wyjście z tej drugiej komory, w której byłem. Tak mi się wydaje, tak to wnioskuję. Możecie dać znać. Się uparłem tego lisa, nie? Dajcie znać w komentarzu. Ma to jakiś fragment. Wcześniej go nie widziałem. Jakieś żeliwo? No. Jakaś żeliwna micha. Coś ten desen. Będziemy sobie powoli wracać do auta. Jest dosyć ciemno, mam 50% latarki, więc dojdę, mam jeszcze czołówkę. Więc widzimy się na miejscu. Wyszedłem z lasku, idę już łąką. Miałem już nic nie nagrywać, ale tak sobie myślę, bo tutaj, gdzie byliśmy za mną, znajduje się to miejsce, w którym byłem teraz. Naprzeciwko mnie, gdzie teraz świecę kamerą, jest następny las, gdzie również znajdują się sztolnie. I tutaj, na polach prywatnej osoby, również znajduje się jeden zawał z zejściem w dół. Niestety zasypany całkowicie. Myślę, że te wszystkie obiekty mogły być tutaj ze sobą połączone lub po prostu mieli taki plan, żeby to wszystko w przyszłości połączyć. Tak jak wspominałem wcześniej, cystersi byli zawsze o jakieś 2-3 kroki w przód przed swoje czasy i myślę, że mogli co nieco pochować w tych obiektach pod ziemią. Dobra, bo zaraz glebnę, jak będę trzymał i saperkę, i latarkę, i telefon. Więc już teraz na pewno do zobaczenia na miejscu przed samochodem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Udało mi się wrócić pod samochód. Wszyscy są cali, ja jestem szczęśliwy. W końcu wszedłem do tej drugiej komory, gdzie najprawdopodobniej nie było nikogo od dawna. Znalazłem następne, prawdopodobnie ukryte podziemia w tamtym miejscu. Myślę, że wrócę tam i będę kopał następne miejsce, które wam pokazałem. Zaparowałem troszkę. Które wam pokazałem. Tam również jest zawał. Również widziałem taką szczelinę, którą można byłoby przekopać i wejść i sprawdzić kolejne ukryte komory wydobywcze najprawdopodobniej. Jeśli podobał ci się materiał, pamiętaj o subskrypcji, lajkowaniu i udostępnianiu naszego kanału. Chciałem przypomnieć, że mamy swojego Patronata. Jeśli jesteś w stanie wesprzeć nas, wejdź i zrób to. Dziękujemy. Dziękujemy, że z nami jesteś, obejrzałeś materiał do końca. Servus, Dark Travel.